dzisiejszym gminnym fleszu o rozpoczętej realizacji zadania pod nazwą Zabezpieczenie osuwiska Tucholska i przebudowa ulicy Tucholskiej w Koronowie, zakończeniu przebudowy ulicy Kościelnej w Mąkowarsku, o zakończonych pracach związanych z budową drogi z Glinek w kierunku Cierplewa, druga pielgrzymka rowerowa do sanktuarium w Beszewie, informacje, zapowiedzi o ostatnich dwóch koncertach festiwalu Zjednoczeni Muzyką, inauguracji sezonu piłkarskiego klasy B i Derbach Olimpia w Telno Łokietek Wierzchuciń Królewski oraz o kolejnym spotkaniu piłkarskim niepokonanej od dawna Wiktorii Koronowo. Zapraszamy! Rozpoczęły się prace pod nazwą Zabezpieczenie osuwiska Tucholska i przebudowa ulicy Tucholskiej w Koronowie od kilometr 1+300 do kilometr 1+690, pierwszy etap. Wykonawcą pracy jest firma Arsle, spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, która w postępowaniu przetargowym złożyła najkorzystniejszą ofertę, wyceniając pracę na 3 644 000 zł. Prace mają potrwać do końca listopada bieżącego roku. Jak już wcześniej informowaliśmy, samorząd na wyżej wymienione zadanie pozyskał dotację z rezerwy celowej budżetu państwa na zadania związane z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi. Przypomnijmy, że wizyta wojewody kujawsko-pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza na osuwisku miała miejsce 1 lipca, gdzie burmistrz Koronowa Patryk Mikołajewski otrzymał z rąk wojewody promesę właśnie na powyższe zadanie. Umowę burmistrz Koronowa podpisał 30 lipca bieżącego roku. Prace trwają. Zakończono przebudowę ulicy Kościelnej w Mąkowarsku, a prace budowlane wykonała firma Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne Kompleks But z Koronowa. Wartość robót wyniosła 780 915 zł i 41 groszy. Gmina Koronowo otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 393 335 zł. Miło nam także poinformować, że zakończono prace związane z budową drogi z Glinek w kierunku Cierplewa wykonywane przez jedną z nakielskich firm. Wartość robót wyniosła 685 470 zł. Gmina Koronowo otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 345 551 zł. W święto wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia 115 rowerzystów wyruszyło na drugą pielgrzymkę rowerową do sanktuarium w Byszewie. Rowerzyści wyruszyli z Koronowa, Brzozy, Bydgoszczy i Sicienka. Około godziny 12.30 wszyscy, w tym liczna grupa z Koronowa, spotkali się w Byszewie. O godzinie 13.00 rozpoczęła się msza święta, a po niej odbył się koncert muzyczny ku czci świętego Jana Pawła II z okazji setnej rocznicy urodzin papieża. Zagrała kapela góralska Chora. Całość wydarzenia odbyła się w plenerze nad jeziorem Byszewskim w sąsiedztwie sanktuarium, co pozwoliło zachować bezpieczne odstępy między uczestnikami zgodnie z obowiązującymi zaleceniami dotyczącymi epidemii COVID-19. W mszy świętej oraz koncercie wzięli udział również mieszkańcy Byszewa i gminy Koronowo. Część uczestników stanowili także mieszkańcy Nowej Wsi Wielkiej, Brzozy oraz Bydgoszczy, którzy do Byszewa dojechali autobusem organizatora. Wszyscy uczestnicy po koncercie otrzymali ciepły posiłek i napoje. Łączna ilość osób, która wzięła udział w wydarzeniu wraz z uczestnikami rajdu rowerowego, wyniosła około 350 osób. Liczniki wielu uczestników rajdu rowerowego pokazały w tym dniu około 90 km. Zdjęcia Darek Danielek i Zbigniew Wiśniewski.